Panie Marszałku, Wysoka Izbo, informacja o istotnych problemach wynikających z działalności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku była przedmiotem obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i muszę przyznać, że z zażenowaniem i z ogromnym oburzeniem przyjęliśmy zachowanie pani przewodniczącej komisji, pani poseł Gasiuk-Pihowicz, która wszechwiedząca i wszechmocna stwierdziła, że pan przewodniczący, występujący w imieniu pani przewodniczącej, pan sędzia Wyrembak, nie jest sędzią i ona nie musi go słuchać. Zamknęła posiedzenie i stwierdziła, że taka informacja nie będzie przedstawiana, bo ona już przed dzisiejszą uchwałą Sejmu wiedziała, jak Sejm postanowi, że uzna te wszystkie wybory za niewłaściwe. O czym wcześniej mówiliśmy tu wielokrotnie i to wiele osób z naszej strony sceny politycznej mówiło, że to jest chucpa polityczna i taka uchwała nie ma żadnej mocy prawnej. Ale pani przewodnicząca już kilka dni temu wiedziała o tym, że tak Sejm zdecyduje i nie zdecydowała się wysłuchać pana sędziego Wyrembaka, który miał pełnomocnictwo od pani przewodniczącej Julii Przyłębskiej. Po zamknięciu obrad myśmy wysłuchali pana sędziego Wyrembaka. To niestety nie znalazło to odzwierciedlenia w protokole, bo już pani przewodnicząca wyszła i zamknęła obrady. Cały czas jest mowa o jednym, że Trybunał nie pracuje, Trybunał nie wydaje wyroków, jest za mało wyroków. Wobec tego to jest wstrzymywanie działalności orzeczniczej. Nie znalazłem w żadnych przepisach określenia, ile tych orzeczeń Trybunał ma wydać, żeby było uznane, że ta praca jest właściwa. Czy to jest jedno orzeczenie na miesiąc, czy to jest 10 orzeczeń na miesiąc, czy 50 orzeczeń. W 2022 roku Trybunał wydał 14 orzeczeń, ale musimy pamiętać o jednym, że sposób podejścia Trybunału do wydawania orzeczeń się zmienił. Wiele spraw jest rozpatrywanych na etapie wstępnym i one podlegają umorzeniu. Wcześniej w tych wszystkich sprawach Trybunał wydawał orzeczenia. Teraz w 2022 roku Trybunał wydał 77 postanowień o umorzeniu postępowania. To jest też praca Trybunału. Już nie mówię o tym, że na etapie wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych Trybunał zakończył 182 sprawy. To też wymaga pracy Trybunału i ustalenia, czy sprawa podlega umorzeniu na etapie wstępnym, czy nie. Wydano 101 postanowień o nadaniu dalszego biegu sprawie skargi konstytucyjnej, 94 postępowania o nadaniu dalszego biegu i nadaniu w zakresie 7 postanowień uwzględniających zażalenie, 105 postanowień o odmowie nadania dalszego biegu i tak dalej, 149 innych postanowień. Trybunał również zajmował się, że tak powiem, pozaorzeczniczą działalnością, którą też nie można lekceważyć i nie uznać, że to jest działalność, nie jest to działalność Trybunału Konstytucyjnego. W 2022 roku Trybunał udzielił ponad 420 odpowiedzi na prośby oraz wnioski złożone w trybie dostępu do informacji publicznej i to tego też nie można uznać, że to nie jest praca Trybunału. Trybunał również do Trybunału w 2022 roku wpłynęło 555 pism określonych przez nadawców jako skargi konstytucyjne, które z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych nie mogły być w ten sposób zarejestrowane. Więc ten podstawowy zarzut, że Trybunał nie pracuje, jest nieprawidłowy i nieprawdziwy. Musicie Państwo pamiętać, że zgodnie z Konstytucją i ustawą o Trybunale Trybunał wydaje zarówno wyroki, jak i postanowienia. Wyroki dotyczą oczywiście zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, konstytucją, zgodności przepisów prawa wydawanych przez organy państwa, skargi konstytucyjne i tak dalej. Nie będę tutaj przytaczał postanowienia o umorzeniu, to z kolei rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych między innymi przez centralnymi organami państwa i tak dalej. W swoim orzecznictwie w 2022 roku Trybunał rozstrzygnął bardzo wiele istotnych spraw dla obywateli. To są kwestia zasady równości i proporcjonalności, równa ochrona własności i innych praw majątkowych, równy dostęp do zawodu, równy dostęp do służby publicznej, ograniczenie działalności gospodarczej, ochrona praw dziecka, prawo do obrony w postępowaniu karnym, prawo do sprawiedliwej procedury sądowej, prawo do sprawiedliwej procedury administracyjnej, prawo do zakończenia rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjnego,
kompetencyjne konstytucyjne organy państwa, takie jak prezydent, Trybunał Konstytucyjny, jakie mają te organy kompetencje. Następnie hierarchia źródeł prawa i zasady jego tworzenia, szczegółowe określenie i przepisów prawa podatkowego, szczegółowe określenie samodzielności w zakresie tworzenia prawa przez jednostki samorządu terytorialnego. I te wszystkie rozstrzygnięcia, które były w 2022 roku, państwo teraz chcecie tą uchwałą, którą przed chwilą podjęliście, wyrzucić do kosza. Tak, wyrzucić do kosza. Obywatele, tysiące, jak nie miliony obywateli, mogą na tym, mogą, a i nawet na pewno na tym stracą. Bo przecież idąc tym tokiem rozumowania, to te wszystkie rozstrzygnięcia Trybunału, one nie istnieją, bo przecież brali w nich udział przez was, jak wy to nazywacie, dublerzy. Wobec tego te rozstrzygnięcia dotyczące milionów obywateli, one będą bezprzedmiotowe. A to wpłynie na z kolei tysiące orzeczeń sądowych, które zostały wydane na podstawie tych rozstrzygnięć. Czy wy się nad tym zastanawiacie? No myślę, że nie. Tak jak dzisiaj nie zastanawialiście się nad tym, co robiła policja, że policja potrafiła rzucać też kamieniami w demonstrujących, to wymaga wyjaśnienia. Oczywiście nikt nie powinien rzucać w policję i co do tego nie ma wątpliwości, że my jesteśmy za polskim mundurem i będziemy go chronić, tak jak to robiliśmy przez wiele lat. Natomiast nie może być też tak, że są prowokacje. Po co? Pan minister nie wyjaśnił, dlaczego ulica wiejska została zamknięta i demonstracje nie mogli przejść spokojnie, tylko zostali zatrzymani i wtedy doszło do wielu awantur niepotrzebnych. Wracając do Trybunału Konstytucyjnego, państwo w ogóle nie bierzecie tego pod uwagę, że to spowoduje, jeszcze raz podkreślam, ogromny chaos nie tylko w sądownictwie, ale w całym państwie. Bardzo często mówicie o tym, że trzeba mieć zaufanie do prawa. Co było w 2015 roku, właściwie to w 2013, tak, kiedy rząd poprzedni Donalda Tuska ukradł Polakom prawie 153 miliardy złotych otwartych funduszy emerytalnych. Tutaj nie ma pana posła Napieralskiego, który wtedy mówił, że to jest haniebne postępowanie. Jako poseł SLD wtedy określił, że to jest haniebne postępowanie Donalda Tuska, który zabiera pieniądze Polaków, bo to przecież były środki z obligatoryjnej części otwartych funduszy emerytalnych, ale one mogły być dysponowane przez obywateli. W sytuacji, w której one zostały przejęte przez ZUS, są dziedziczone w zakresie środków ZUS-owskich, a nie można wziąć gotówki, jak kiedy można to było wziąć jako otwarte fundusze emerytalne, one podlegały dziedziczeniu gotówkowemu, a wyście zrobili dziedziczenie w ramach składki ZUS-owskiej, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No jednak jest w tym różnica. I to Rzecznik Praw Obywatelskich wówczas stwierdził jednoznacznie, że to jest naruszenie praw obywateli. Rzecznik Praw złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego. A co Trybunał zrobił? Trybunał zapytał się rządu Donalda Tuska, jakie będą konsekwencje dla budżetu. No jak się okazało, że te konsekwencje są ogromne, bo jest wszczęta procedura nadmiernego deficytu, no to musiał postąpić tak, jak chciał Donald Tusk, jak chciał rząd. Nie interes obywateli, tylko interes państwa się wówczas liczył. A wy teraz mówicie, że ten Trybunał pod przewodnictwem pani Julii Przyłębskiej, on nie dba o prawa obywateli, no to proszę, te wszystkie 14 orzeczeń, czego one dotyczą? Prawa obywateli. I wy chcecie to wyrzucić do kosza. My się na to nie zgadzamy i nie będziemy się zgadzać na to. Nie można w ten sposób dewastować polskiego prawa. Wy mówicie o przywracaniu praworządności, a robicie to, co kazał jeden z redaktorów niemieckiej gazety berlińskiej, który stwierdził, że zapewne w Polsce trzeba będzie przywracać demokrację niedemokratycznymi metodami. I dokładnie to robicie. Pod dyktando Brukseli i pod dyktando Berlina. Ale my nie będziemy się na to zgadzać i pamiętajcie, ta władza się skończy i wy za to poniesiecie odpowiedzialność. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi dwoje z państwa posłów. Pan poseł Patryk Jaskulski, a następnie pani poseł Barbara Dolniak. Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Przyszło nam dzisiaj podsumować pracę Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku. Działalność tą najlepiej zobrazuje parafraza słów Williama Szekspira z Hamleta. Źle się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym.
Źle się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym i to niestety nie od dziś i to niestety nie tylko w 2022 roku. Ale o tym nie przeczytacie w tym dokumencie. Ten dokument to laurka wystawiona sama sobie przez Trybunał. Trudno się dziwić, bo Trybunał Konstytucyjny, jak każdy organ owładnięty władzą przez PiS, wyznaje zasadę propagandy totalnej. Według tego dokumentu Trybunał jest świetnie działającym sądem, niezależnym, prężnie działającym, stojącym na straży zgodności polskiego prawa z konstytucją, broniącym praw i wolności obywateli. Kłamstwo. Do tego działającym sprawnie kolejne kłamstwo. Niech o sprawności działania Trybunału świadczy fakt, że sprawozdanie za 2022 rok do komisji wpłynęło dopiero w grudniu 2023 roku. Na tym papierze wszystko się zgadza. Trybunał jest z siebie dumny, a jak jest naprawdę? W tym dokumencie nie przeczytacie o kompletnym paraliżu instytucji, o sędziach dublerach, o sporach personalnych wewnątrz samego Trybunału oraz o samozwańczym przywództwie, które dzisiaj uzurpuje sobie towarzyskie odkrycie pana prezesa Kaczyńskiego, pani sędzia Przyłębska. Ale opieszałość w przekazaniu sprawozdania to tylko wierzchołek nawarstwiającej się problemów związanych z Trybunałem, o czym dzisiaj, mam nadzieję, będziemy szeroko dyskutować na tej sali. Mimo że ten dokument to laurka, to możemy wyciągnąć z niego kilka faktów świadczących o całkowitym paraliżu i degradacji tej instytucji. Na wstępie trzeba to wyraźnie podkreślić. Pod jednym względem ten rok 2022 dla Trybunału był wyjątkowy, a wręcz rekordowy. Rekordowy pod względem najmniejszej ilości orzeczeń od 25 lat. Tylko 14 wyroków. To wynik godny nagany, to wynik świadczący o kompletnym paraliżu tej instytucji. Mniejszą ilość orzeczeń Trybunał wydał tylko w 1997 roku. Wiecie dlaczego? Bo dopiero w kwietniu uchwalona została nowa konstytucja. A wiecie, jaki budżet miał Trybunał Konstytucyjny w 2022 roku? 41 milionów złotych. To daje nam obraz, że za jeden wyrok polscy podatnicy, za jeden wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapłacili blisko 3 miliony złotych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w latach 2008-2015 średnia liczba wyroków wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny wynosiła 71, a mimo to prezydent Duda, gdy mianował na 6-letnią kadencję prezes Przyłębską, pozwolił sobie na dość osobliwe życzenie, aby Trybunał pod nowym przewodnictwem pracował ciężej niż jego poprzednicy. Niestety to nie wyszło. Warto jeszcze podkreślić, że Trybunał wyspecjalizował się w wytykaniu błędów formalnych we wnioskach i pytaniach kierowanych do niego przez pełnomocników procesowych, czyli adwokatów, radców prawnych, czy też na końcu sąd. I tylko 18% zażaleń okazało się skutecznych, czyli co, można zadać pytanie, czy prawnicy nie potrafią napisać skargi do Trybunału Konstytucyjnego? Nie, to po prostu sposób selekcji spraw, którymi Trybunał chce się zająć i sposób na odpychanie tych spraw od siebie. Ale czemu się dziwić, że Trybunał nie pracuje, skoro w 2022 roku w Trybunale zaczęła się istna batalia o to, kto jest nowym prezesem? Z jakim skutkiem? Kompletnie sparaliżowano pracę Trybunału, o czym świadczy właśnie te 14 orzeczeń. A na koniec, wbrew przepisom, bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, prezydent po wsparciu pana prezesa Kaczyńskiego mianował samozwańczą prezes na kolejną kadencję. Oczywiście bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Ja się pytam, gdzie tu prawo? Oczywiście tego prawa tutaj nie ma, jest ochrona za to interesów. A na to wszystko patrzą obywatele i oceniają. A jak oceniają? Wyniki poznaliście 15 października, ale ja też wam powiem jeszcze, jak oceniali Trybunał Konstytucyjny w 2022 roku. I warto tu przytoczyć badania CBOS dotyczące zaufania społecznego. W 2022 roku Trybunał cieszył się najmniejszym zaufaniem spośród wszystkich instytucji państwa. Trybunałowi Konstytucyjnemu ufało zaledwie 22% obywateli. Wiecie co? To jest wynik.